Dziś czwartek, 13 czerwca, Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, wiersze od 20 do 26. W najbliższych dniach będziemy mówić o takich innowacjach Pana Jezusa, związanych z jego odnowionym spojrzeniem na przykazania dekalogu, które przed wiekami były dane Mojżeszowi. Jezus, jak zobaczycie w tych najbliższych momentach, będzie nam wysublimował te przykazania, będzie pokazywał nam ich. Jeszcze jakąś głębszą i delikatniejszą twarz. Dzisiaj piąte przykazanie: Nie zabijaj. Jezus mówi tak: każdy, kto się gniewa na swego brata, będzie osądzony. Popatrzcie, że to nie zabijaj pochodzi ze zdeformowanego spojrzenia na drugą osobę. Czyli zabijamy wtedy gdy niewłaściwie na kogoś popatrzymy chcemy tego kogoś usunąć ale Jezus mówi że już gniew jest pewnego rodzaju formą usunięcia naszego kolegi sąsiada kogoś kto nam jakoś zawinił że nie trzeba zabijać żeby zabijać wystarczy się gniewać a już tego kogoś zabijamy dlatego Jezus chce nam pokazać pozytywny przekaz tego przykazania nie tyle nie zabijaj, nie tyle nie gniewaj się, co pojednaj się. I Jezus pokazuje, że zanim złożysz kult, zanim złożysz ofiarę, to wtedy spojrzyj, czy jesteś ze swoim nieprzyjacielem w zgodzie, czy się z nim pojednałeś, bo tylko wtedy będziesz mógł złożyć prawdziwą ofiarę Bogu miłą. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.